Cześć, witajcie w materiale z Call of Duty, Black Ops, Cold War. Ciekaw jestem, czy przyszłoroczny tytuł jeszcze bardziej się wydłuży nowego koda. Ale tak, materiał z bety, z bety, w którą wielu z Was. Na pewno zagra, podejrzewam, bo to jest weekend otwarty. Je bety na pc kiedy nagrywałem, kiedy publikuję ten materiał w piątek 16 października, beta jest jeszcze zamknięta na PC i Xbox One, ale na PS4 już jest, już jest otwarta. Natomiast sobota i niedziela możecie na wszystkich platformach sobie Cold War pobierać. No i jeżeli Interesujecie się Call of Duty, bo wiadomo, tak. Zacznijmy od tego. To jest kolejny Call of Duty. Jeżeli nie lubicie Call of Duty, to żadna chyba część was nie przekona. Ale jeżeli interesujecie się od czasu do czasu tą serią i niektóre części wam się podobają bardziej, inne mniej, to warto moim zdaniem spróbować, bo tutaj studio Treyarch, czyli to jest studio, które zawsze robiło moje ulubione części kodów, tak Black Ops 1. To jest chyba do dziś mój ulubiony Call of Duty. I właśnie jedynka, wiem, że wiele osób preferuje dwójkę, natomiast tutaj, w tym przypadku Black Ops Cold War, mamy trochę taki krok wstecz w stosunku do Modern Warfare, co niekoniecznie oznacza, że to jest zły krok. Pod względem, może, oprawy graficznej, pod względem pewnych mechanik, jest ta gra trochę uboższa. Nie mamy na przykład takiego płynnego przeskakiwania przez różne elementy otoczenia, nie mamy montowania broni, opierania broni o różne elementy otoczenia też, ale to było coś, co ja osobiście rzadko wykorzystywałem, szczerze mówiąc. Natomiast to jest gra na silniku Black Ops 4. I to jest gra, która bardziej ma taki feeling starych właśnie kodów sprzed tej takiej mini ewolucji, którą mieliśmy w ubiegłym roku. No, bo to nowe Modern Warfare, jak wiecie, troszeczkę odmieniło gameplay, troszeczkę zmieniło feeling strzelania, poruszania się. Tak naprawdę, najbardziej od wielu, wielu lat, to nowe Modern Warfare trochę tak właśnie. Zmieniło poczucie towarzyszące rozgrywce, rozgrywce w kodzie. I to się nie wszystkim podobało. A ten kod, wydaje mi się, on jest takim właśnie krokiem w kierunku tych, którym te zmiany się nie spodobały. Czyli podejrzewam, że tutaj profesjonalna scena Call of Duty, która w Polsce nie jest jakaś popularna, ale istnieje Sport i ma się dobrze, sport Call of Duty, -owy. Call of Duty, tak właśnie wymyśliłem ten przymiotnik. Że ci gracze będą zadowoleni z Cold War, i ja przyznam szczerze, że nie jestem jakoś super zachwycony tą produkcją, ale gra mi się przyjemnie, bo Black Ops 4 było świetnym kodem, i tutaj mam bardzo podobny feeling, tak? Podobnie mi się gra. Mam podobne odczucia. Przy czym oczywiście jest trochę wolniej, nie mamy tych wszystkich dopalaczy super futurystycznych gadżetów i tak dalej i tak dalej. To jest setting lat 70., tam 80., więc bardzo bardzo fajne mamy zestawy broni, takie klasyczne. To jest taki okres zimnej wojny, to jest mój ulubiony okres chyba jeżeli chodzi o szutery, jeżeli chodzi o dostępne uzbrojenie i gadżety. Więc pod tym względem na pewno jest fajnie. Ten tryb, który teraz widzicie, to jest Combined Arms i to jest trochę taka odpowiedź na te takie tryby 32x32 32 z Modern Warfare, tylko tutaj mamy 12 na 12 graczy. I nie wiem jak na innych mapach będzie podejrzewam, że to może być nie aż tak ciekawe, natomiast ta, ta mapa właśnie specyficzna, gdzie mamy dwa duże okręty, i tutaj mamy dominację i musimy przyjmować różne, różne lokacje, obszary. Ta mapa mi się bardzo spodobała, muszę przyznać, bo normalnie jakby dzięki temu, że tu jest bardzo dużo wody i tak naprawdę walczymy tylko na tych statkach, to mamy poczucie, że gramy tak naprawdę na dwóch małych mapkach, czy tam paru małych mapkach, a nie na jednej dużej. Więc to taka dosyć specyficzna lokacja i całkiem mi się spodobała. A tutaj mamy zupełnie nowy tryb który Firearm nazywa się bodajże. I jesteśmy tutaj w drużynach trochę jak w Battle Royale, i mamy takie proste cele do wykonania, że tam przechwycić jakiś materiał, pierwiastek, potem go gdzieś oddać w konkretnym punkcie. I tutaj też cały czas rywalizujemy z innymi, ale możemy się odradzać. Ale jest też trochę lutu, więc bardzo dziwny to jest tryb. I szczerze mówiąc, w ogóle nie chcemy się w niego grać więcej. Zagrałem dwa mecze i tak naprawdę. To jest taki Mishmash trochę dziwny. no Jeżeli będę chciał zagrać w, 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 taką, w taki tryb z lutem i tak dalej, to program po prostu w Warzone, prawda? Więc to jest trochę, nie wiem, nietrafione, ale a propos tych innych podstawowych trybów, to warto zaznaczyć, że przede wszystkim wraca e, tradycyjna minimapa z radarem, tak czyli jeżeli wrogowie strzelają, to będziemy ich widzieć na minimapie. To była kontrowersja właśnie w Modern Warfare, ludziom tego brakowało, więc teraz powraca. Ehm, I tak naprawdę, ehm, no, mapy są trochę mniejsze te takie mapy do tych podstawowych trybów, wiecie, team deathmatch i tak dalej, ale nie jakoś szczególnie, tak. W sensie w becie oczywiście mało map, więc trudno tutaj oceniać ogólnie projekt tych lokacji. Ta mapa w tym trybie akurat eksperymentalnym dosyć taka no po prostu duża mapa, jakieś tam budyneczki, nic ciekawego. Aczkolwiek mniejsze mapy już są całkiem porządnie zrobione. Zresztą Treyarch raczej zawsze robiło dobre mapy w, w swoich odsłonach Call of Duty właśnie. I no, tak jak mówię, jestem ciekaw waszych opinii przede wszystkim, bo ja już jakby mam opinię wyrobioną. Już nigdy nigdy za bardzo się nad, nad kodami nie pochylam i nie wymyślam jakby swoje, swojego zdania przy każdej odsłonie od podstaw, bo ono się bardzo nieznacznie zmienia, tak? Call of Duty jest przyjemny, sprawia mi trochę frajdy, zawsze gram. Z przyjemnością w multiplayer tak jakiś miesiąc, może dwa miesiące po premierze, nabijam ten maksymalny level i po prostu odkładam grę i potem tylko wracam co jakiś czas. Bo na długo, tak wiecie, na miesiące, miesiące na cały rok nigdy mnie kot nie wciąga raczej. I w Modern Warfare grało się bardzo przyjemnie, ale jest jedna taka chyba ciekawa różnica. To, to wydaje mi się, że to w pełnej wersji będzie łatwiej zauważyć. Wydaje mi się, że powrót do tego takiego troszkę starszego silnika em, wpływa trochę na to, że mniej ta gra premiuje kampienie niż Modern Warfare ostatnio. Szczególnie właśnie na troszkę takich obszerniejszych, większych mapach w Modern Warfare. No, sporo graczy właśnie tam jakby to powiedzieć żeby nie mówić brzydkich słów no właśnie kampiło tak w wielu momentach bo też tam ta gra była troszkę powolniejsza a ta gra, mam takie poczucie, po zagraniu deathmatch'y szczególnie, że bardziej premiuje takie tradycyjne, kodowe run and gun, tak? Czyli biegnij, strzelaj, nie zatrzymuj się. Szczególnie w związku z tym, że mamy taką, a nie inną minimapę, tą starą, tak? Klasyczną. Natomiast tak, w tym trybie widzicie, są jeszcze pojazdy w ogóle. Battlefield prawie nam się z tego robi. Ale nawet mimo to, że udało mi się rozwalić tylu gości z rakietnicy, z wyrzutni rakiet, śmigłowca i tak, jakoś mówię, ten tryb Fireteam no, nie szczególnie przypadł mi do gustu, ale na przykład wiem już, że w pełnej wersji w matchach w tradycyjnych trybach Call of Duty na pewno fajnie mi się spędzi przynajmniej przynajmniej te kilkadziesiąt godzin, więc dajcie znać, dajcie znać, bo na pewno gracie. A jeżeli w ogóle nie macie zamiaru pobierać tej gry tej bety, dajcie znać dlaczego. Czy w ogóle Was nie interesuje na przykład odejście od formuły modern warfare, czy oczekiwaliście właśnie, że Treyarch wróci do starego, dobrego dla niektórych modelu rozgrywki? E, komentujcie, mówcie, co się wam najbardziej w tej becie podoba. E, czy w ogóle interesuje was tylko kampania w nowym Call of Duty? A ode mnie to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach.